You don't know me. No? Cześć, gdy obejrzałem trailer najnowszej odsłony Matrixa, to przypomniałem sobie tą pierwszą, klasyczną część serii i miałem wrażenie, że oglądam film Finchera, tej klasy, gdy porównałem go do tego nowego trailera. I składa się na to kilka rzeczy. Ten nowy trailer jest zrealizowany bardzo bezpiecznie i odhacza wszystkie możliwe klisze standardowego akcyjniaka, standardowego blockbustera i nie wróży to zbyt dobrze. To znaczy, ja tutaj troszkę opowiem wam o tym, jakie właśnie elementy powodują, że ten nowy trailer Matrixa sprawia wrażenie bardzo biednego, jeśli chodzi o budowanie atmosfery, a następnie opowiem wam, dlaczego pierwszy Matrix był tak dobry i tak dobrze się sprawdzał od strony wizualnej. I od razu chciałbym wszystkie komentarze tego typu powstrzymać. Tak, to jest tylko trailer i wcale nie oznacza, że nowy Matrix będzie słabym filmem. Ja to bardzo dobrze wiem. Często mieliśmy słabe trailery, pojawił się ostatecznie świetny film i na odwrót, świetny trailer, który zakończył się słabym filmem i to jest normalne. Więc ja tutaj nie oceniam ostatecznej wersji filmu, bo ich nie widziałem. Ale, że trailer nowego Matrixa skłonił mnie do różnych przemyśleń, to stwierdziłem, że się z wami nimi podzielę. No bo twórcy, przedstawiając trailer jakiegoś filmu, pokazują nam atmosferę, klimat, i ma taką ścieżkę artystyczną, którą podążają, po prostu żeby widza zachęcić. I ten trailer mnie nie zachęcił, przynajmniej nie pokazał mi Matrixa. Dlaczego? Po pierwsze, bardzo bezpieczny grading kolorystyczny, który opiera się na zestawieniu dwóch kolorów, czyli żółci i niebieskiego. Żółtego, niebieskiego, z angielska się to nazywa teal and orange, ten styl gradingu i zaskoczyło mnie, że w ogóle jeszcze się go teraz stosuje, bo jest to system gradingu, który był stosowany kilka lat temu, bardzo popularny się stał i o tym wiele razy na gałęzi opowiadałem, ale jako, że mogą to oglądać osoby, które nie widziały tych materiałów analizujących ten styl gradingu, to pokrótce przypomnę, że jest to paleta barw oparta na dwóch kontrastowych kolorach, czyli na niebieskim, błękitnym, morskim oraz pomarańczowym, żółtym, piaskowym. One są kontrastujące, gdyż znajdują się po przeciwnych stronach koła kolorów. Jeśli użyjemy kolorów właśnie z przeciwnych stron koła kolorów, to one będą kontrastować ze sobą i bardzo mocno ze sobą oddziaływać. Ten obrazek będzie taki mocny, energiczny, atrakcyjny dla oka. Dlaczego niebieski i żółty? Dlatego, że niebieskiego zawsze jest dużo w kadrach, to znaczy mamy niebo niebieskie, morze niebieskie. Łatwo jest ten niebieski wprowadzić i jesteśmy z nim zaznajomieni jako widzowie. Kojarzymy ten niebieski kolor i podobnie jest z żółtym i pomarańczowym, gdyż żółty i pomarańczowy to jest naturalny odcień naszej skóry. Mniej więcej oczywiście, każdy wiadomo ma inną karnację. Zatem mamy dwa kolory, które bardzo dobrze my kojarzymy, które dobrze dla nas, atrakcyjnie po prostu dla nas wyglądają i jeszcze ze sobą połączone w palecie barw powodują, że te kadry są atrakcyjne wizualnie, takie energiczne, z pompą. Wiecie, to pasuje do kina rozrywkowego, nie? Tam wszystko ma być takie energiczne, mocne i fajne wizualnie, takie cukierkowe. I właśnie ten styl podciągnięty do granic nasycenia, taki mocny, robi się cukierkowy, robi się taki, no, popcornowy, kinowy, rozrywkowy, akcyjniakowy. Bardzo dużo tego stosował na przykład Michael Bay w Transformersach, zresztą nie tylko on, po prostu kino akcji w pewnym momencie wkroczyło w taki grading kolorystyczny i nim podążało. Potem zaczęto z tego rezygnować, ostatnimi czasy prezentuje się troszkę inne palety barw, troszkę mniej nasycone i tak dalej. Ale zmierzam do tego, że Matrix nagle cofnął się o te kilka lat i stwierdził, ej, użyjmy żółtego niebieskiego. Praktycznie każdy kadr w tym trailerze jest wypełniony żółtym i niebieskim. A tym bardziej to dziwi, że mówimy o Matrixie, który kolorystycznie był mega charakterystyczny i wręcz wyznaczył pewne trendy. Pokazał, że się da, że można coś zrobić mocno w jednym kierunku, nie? Do tego jeszcze sobie przejdziemy oczywiście, do gradingu. Więc po pierwsze, grading kolorystyczny, teal and orange z angielska, bardzo klasyczny grading kolorystyczny i wszystko, wiecie, po najniższej linii oporu. Druga rzecz, świecenie. Mega bezpieczne, bardzo atrakcyjne. Ja nie mówię, że ten film jest, te kadry, które są w trailerze, są brzydko poświecone. One są ładnie poświecone, ale one są poświecone bezpiecznie. Oświetlenie tam nie buduje jakiegoś klimatu fajnego, nie buduje nam atmosfery. Zaraz przejdziemy do analizowania pierwszego Matrixa i zobaczycie, ile tam jest charakterystycznego takiego dotyku właśnie artystycznego. Tutaj mamy po prostu kinowy blockbuster, poświecony poprawnie, bezpiecznie, atrakcyjnie dla oka, ale nic się tutaj nie dzieje ciekawego. Klasyczna scena w restauracji, klasyczna scena rozmowy, oświetlenie, które widzieliśmy w praktycznie każdym filmie. Kolejna rzecz, kompozycja kadrów. I z całego trailera jest tylko jeden kadr, który mi się podoba, tak jeśli chodzi o jego plastykę, kompozycję, o rozmieszczenie, wiecie, aktora, obiektów, to jest ten w wannie. Nomen omen. Ale poza tym, wszystko klasyka.
Nie ma tutaj zabawy właśnie kompozycją, obiektywami. To, że mamy restaurację i to, że mamy dwie osoby rozmawiające ze sobą, wcale nie znaczy, że musimy to klasycznie pokazać, tym bardziej w filmie, w którym rzeczywistość jest zakrzywiana, nie? To wszystko jest symulacja, to nie istnieje, tu można się pobawić. Można wprowadzić jakieś, tym bardziej dzisiaj, gdy technologia jest na o wiele większym poziomie niż była, gdy mieliśmy premierę pierwszego Matrixa. O wiele więcej rzeczy można zrobić, nie tylko w postprodukcyjnie, ale również na planie zdjęciowym. Mamy o wiele większe możliwości. Więc stworzenie świata, który jest symulacją komputerową, który tak naprawdę nie istnieje, jest w naszych głowach, no aż zachęca do zabawy optyką, plastyką, do zabawy tym, co widzimy. Wiecie, takie wprowadzenie nawet trochę linczowskiego klimatu, trochę onirycznego, szerokimi obiektywami, tego tutaj nie ma. I ponownie zwracam uwagę, to, że tego nie ma w trailerze, nie znaczy, że nie będzie w ostatecznym filmie. Cały czas miejmy to na uwagę, że ja sobie tak dyskutuję na temat trailera, po prostu na temat moich spostrzeżeń z trailera i tutaj mi również brakuje fajnego kreowania obrazka. Film ostatecznie, trailer ostatecznie przypomina, powiedziałbym nawet, że kolejną odsłonę Johna Wicka. Ze względu troszkę na aparycję głównego bohatera, naszego aktora, Keanu Reevesa, który wygląda po prostu jak John Wick. I różnica jest taka, że filmy z Johnem Wickiem prezentowały oryginalną, efektowną, ciekawie zaplanowaną choreografię walki. Te filmy były zwykłymi akcyjniakami, ale były fajne do oglądania, jeśli chodzi o choreografię walki. Tutaj nawet tego nie ma, nie? Mamy po prostu kilka klasycznych scenek. Więc dużo tutaj brakuje w tym trailerze, według mnie, i osobiście nie zachęcił mnie do obejrzenia następnej części Matrixa, chociaż oczywiście to zrobię właśnie z czystej ciekawości i trzymam kciuki, żeby jednak z tego wyszedł dobry film. No bo popatrzmy sobie na pierwszą część teraz. Wszystko, opowiem wam teraz o wszystkim, czego tutaj zabrakło. I ja nie mówię, że ten film powinien być kalką, kopią Matrixa, pierwszego Matrixa, bo nie powinien być. To wiadomo, że trudno zrobić kopiuj i wklej. Wszystko się zmienia. Ale tak jak wam wspomniałem, obecnie technologia umożliwia wykonanie takich fikołków artystycznych na planie filmowym, jeśli chodzi o efektowne, dziwne, oniryczne, lekko zniekształcone pokazywanie rzeczywistości, że kurczę. Twórcy mają ogromną ilość narzędzi. Ja nie mówię, żeby teraz zrobić kopiuj, wklej, zielony grading, zielone kolory i mamy Matrixa kolejnego. Nie chodzi o to. Tylko chodzi o to, żeby się pobawić, coś pokazać nowego. I trzymam kciuki, naprawdę trzymam kciuki, żeby jednak ostatecznie ten Matrix właśnie taki był. To był taki, wiecie, nowy Matrix na naszą epokę, na nasze pokolenie. Okej, słuchajcie, pierwszy Matrix, pierwsza rzecz, którą zrobił mega dobrze, to oczywiście grading kolorystyczny, czyli zielona paleta barw. I jasne, to jest pierwsza rzecz, to się rzuca w oczy każdemu, każdy to zauważy i to jest jakby oczywiste, ale ja bym tego nie umniejszał. W sensie, wiecie, to jest tak, że zaprezentowanie czegoś nowego, oryginalnego i bardzo agresywnego wizualnie jest niebezpieczne, jest ryzykowne. Duże firmy, duże studia się boją ryzykować, no bo jednak wykładają określoną ilość funduszy na produkcję filmu i on się musi zwrócić. I stąd właśnie ten nieszczęsny teal and orange, pomarańczowy i niebieski. Ten bezpieczny grading, który wiemy, że zawsze się spodoba, zawsze zadziała i no po prostu widzowie będą zadowoleni z tego, co widzą, nie? I zaprezentowanie czegoś tak agresywnego, jak właśnie pójście w jedną paletę barw i to niezbyt atrakcyjną. Zieleń nie kojarzy się dobrze. Zieleń to jest taki, wiecie, zieleń zgniły kolor zepsucia, zatrucia, trucizny. Nie jest to przyjemny wizualnie kolor. I zrealizowanie 3/4 filmów w takiej palecie barw, no, szacunek. Więc ja bym tego nie umniejszał. To znaczy jest to, o jasne, zrobili zielony kolor. Ale kurczę, zrobienie tego zielonego koloru i to nie tylko w gradingu, ale również w ciuchach, w rekwizytach. Ściany są pomalowane na zielono, ludzie chodzą w zielonych ciuchach. No, to nie jest miły w odbiorze kolor i to było duże ryzyko. Więc należy się ekipie szacunek za to, że na coś takiego się odważyli i to zadziałało. Do tej pory się o tym zielonym mówi. Poza tym nie mieliśmy tam tylko zieleni. Tam bardzo fajnie kolorami były rozgraniczane różne rzeczywistości, czyli mieliśmy zielony kojarzący się z tym, z tą symulacją komputerową, z tym właśnie zepsuciem. Drugi kolor, który tam był, to był kolor biały. I biały kolor był stosowany, biel, czyli tak naprawdę taki poprawny balans bieli, był stosowany w świecie rzeczywistym, na pokładzie tego statku. Mi się to troszkę kojarzyło z bielą używaną w Obcym. Zauważcie, że w pierwszym Obcym szczególnie, gdy nasi bohaterowie byli tam bezpieczni w swoich kajutach, w swoich pomieszczeniach, tam jedli na przykład, nie wiem, śniadanie, takie zwykłe czynności codzienne wykonywali, nie byli w niebezpieczeństwie, to wszystko było w miarę białe, skryte w bieli. Biel jest taka, kojarzy się troszkę oczyszczająco, że to jest taki kolor spokojny, neutralny bardzo, ale wiecie, czysty. I właśnie w Obcym ta biel była specjalnie wykorzystywana w przerwach między pogonią za Obcym i między tymi koszmarnymi wydarzeniami, żeby dać oddech i pokazać taką bezpieczną ostoję dla
bohaterów. I w Matrixie ta biel jest podobnie wykorzystywana, jest to takie oczyszczenie po tym zielonym zepsuciu, po tym dziwnym świecie symulacji. Więc biel kontrastuje nam z zielenią, pokazuje ten świat oczyszczenia i jeszcze mieliśmy niebieski. Niebieski jako świat tych komputerów, wiecie, gdy mieliśmy ujęcia na kokony ludzkie, które zasilają maszyny i pieły się w górę i wszystko było skryte w takiej niebieskiej barwie. I ona się, niebieski się nam kojarzy troszkę tak informatycznie, nie? Z komputerami, z technologią, więc ten niebieski również tutaj istniał. Więc mamy trzy palety barw, zieleń, biel i niebieski, wszystkie wykorzystane w przemyślany sposób i fajnie ze sobą kontrastujące i budujące odpowiedni klimat. Więc ten grading kolorystyczny w Matrixie jest bardzo charakterystyczny, bardzo odważnie użyty i tak jak mówię, nie deprecjonowałbym jego znaczenia. To nie jest tak właśnie, że użyli sobie zielonego i okej, nie? Wszyscy to zauważyli. To wymagało dużo odwagi, tak jak powiedziałem, i wyszło świetnie od strony artystycznej. I tego w ogóle w trailerze nowego Matrixa nie ma. Poza tym budowanie klimatu oświetleniem. Ja nie bez powodu tutaj odwołałem się do Finchera. Fincher bardzo prezentuje obrazek bardzo naturalny, bardzo ciemny, w niskim kluczu, przedstawiony i fajnie buduje po prostu atmosferę oświetleniem i to samo jest w Matrixie. Ja byłem zaskoczony, ja dawno nie oglądałem pierwszego Matrixa, powiem wam szczerze, ale jak go sobie przypomniałem, to byłem autentycznie zaskoczony, jakie te kadry są mega klimatyczne. Jak fajnie budują światełkiem, cieniem, mrokiem atmosferę, to w ogóle nie wygląda jak kino akcji. No popatrzcie na te kadry, które wam teraz wyświetlam w tyle, no jakbyście zobaczyli to wyjęte z kontekstu jakiegokolwiek, to nie powiedzielibyście, że to jest jakiś, wiecie, popcornowy film akcji. W ogóle. Wyglądają perfekcyjnie. Ponownie w najnowszym trailerze zabrakło takiego budowania atmosfery oświetleniem. Poza tym brud. Ten kadry są bardzo naturalne, bardzo brudne, wypełnione ziarnem. Czy to ziarno jest dodane w postprodukcji, czy uzyskane z kliszy filmowej. Nie patrzyłem, czym kręcony był Matrix pierwszy, czy cyfrowymi kamerami, czy na negatywie. Już nie pamiętam, nie zwróciłem na to uwagę, ale ostatecznie obrazek mamy bardzo brudny, pełny ziarna. Taki właśnie... No nie chcę używać słowa dokumentalny, bo ten film jest mocno stylizowany światłem, ale wiecie, po prostu taki tak jakby troszkę to nakręcić taką właśnie starą kamerą na negatyw. I to również działa i to również właśnie buduje tą atmosferę w połączeniu z oświetleniem, z tym zielonym, brzydkim kolorem. No świetna rzecz, na to się bardzo dobrze patrzy. Poza tym kompozycja kadrów, to również rzecz, której mi tutaj zabrakło w tym trailerze, poza tą jedną wanną. Kompozycja kadrów stoi również na bardzo wysokim poziomie i też byłem zaskoczony, ja tego w ogóle nie pamiętałem. Ale niektóre kadry kompozycyjne, również wam teraz wyświetlam, widać, że ktoś usiadł i się zastanowił, jak to nakręcić, żeby było ciekawe. To, że ktoś zbiega po schodach, czy to, że właśnie ktoś rozmawia, czy wykonuje jakąś czynność, to wcale nie powoduje, że nie możemy tego ciekawie skomponować i ciekawie pokazać w obrazku. I tu również się starano. To akurat nie buduje jakoś dodatkowo atmosfery filmu, ale buduje taką, tworzy taką przyjemność w oglądaniu, nie? Taką dbałość o szczegóły. Kurczę, no, pierwszy Matrix naprawdę wizualnie stoi na mega wysokim poziomie. Kolory, oświetlenie, taki brud, naturalizm, kompozycja. Tutaj wszystko zadziałało. Ja tego w ogóle wam szczerze powiem, nie pamiętałem, że to był tak dobry wizualnie film. No i oczywiście fabularnie również na swoje czasy bardzo, bardzo dobra rzecz. Było to coś nowego, coś interesującego. Ja pamiętam, że gdy pierwszy raz oglądałem Matrixa, to śledziłem go z zapartym tchem. Teraz oczywiście już trudniej będzie teraz coś takiego zrealizować, w sensie tak zaciekawić widza fabularnie w nowym Matrixie, no bo już jakby wszyscy wiemy, na czym to polegało. W pierwszej części bardzo dużo tutaj budowała ta tajemnica, ta niewiadoma, że my nie wiedzieliśmy tak naprawdę, do czego to wszystko zmierza i te wszystkie elementy układanki były nam odsłaniane dla nas stopniowo. Odkrywaliśmy to troszkę ten świat Matrixa razem z głównym bohaterem, prawda? Tak samo jak on byliśmy zagubieni i nie wiedzieliśmy dokąd to zmierza i co się wydarzy. Świetna rzecz. Kolejne Matrixy już siłą rzeczy miały dużo trudniej, no bo jakby ta ekspozycja świata była przedstawiona i ta najciekawsza rzecz właśnie, jeśli chodzi o ekspozycję świata, ta tajemnica, już jej nie było. Więc tutaj konstruujemy historię na czymś, co widz zna i trudno będzie nas zaskoczyć scenariuszowo i fabularnie. I ja w ogóle nie spodziewam się o tym, żeby ten nowy Matrix mnie fabularnie zaskoczył, tak jak pierwszy, ale nawet nie tego oczekuję, nie? Chciałbym jednak, żeby ta tradycja wizualna Matrixa była kontynuowana i bardzo szkoda, że ten nowy trailer właśnie nam tego nie pokazuje. Okej, to tyle moich przemyśleń. Dajcie znać, jak tam wasze reakcje. Ja widziałem, że są zróżnicowane, w sensie, że jest wiele osób, którym się ten trailer spodobał i czekają na nowego Matrixa i spoko, jakby
Wiecie, nie mnie się z tym kłócić i trudno mi, jakby jeśli wam się spodobało, no to macie do tego pełne prawo. I ja to rozumiem, bo te kadry, one są ładne wizualnie. To jest to, co mówię, one są takie cukierkowe, takie przyjemne, takie blockbusterowe po prostu, nie? To się może podobać, ale mając na uwadze to, jaką tradycję ma Matrix i skąd się wywodzi, to ja osobiście oczekiwałem troszkę czegoś innego i ponownie trzymam kciuki, żeby w ostatecznym filmie coś takiego się pojawiło. Ja jeszcze go nie skreślam, nie jestem szybki w skreślaniu filmów. Ja muszę film zobaczyć cały i wtedy się przekonać, jak on wygląda. To, że trailer jest taki, nic jeszcze nie oznacza, więc słuchajcie, miejmy nadzieję, że twórcy wybrną obronną ręką i stworzą naprawdę fajny świat, bo w jedynce pokazali klasę. Dziękuję wam pięknie za uwagę, tak jak mówiłem, dajcie znać w komentarzach, czy macie podobne przemyślenia, czy może, wiecie, kupił was ten trailer i chętnie pójdziecie do kina. Dzięki wielkie za uwagę, miłego tygodnia wam życzę jak zwykle, widzimy się w kolejnym materiale, pa pa! After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix.